Grzegorz Braun, poseł Konfederacji, dokonał przy pomocy gaśnicy zgaszenia świec chanukowych podczas uroczystości, która miała miejsce w Sejmie. Jeżeli Braun szczerze wierzył, że to są obrzędy satanistyczne, a tak powiedział, to miał obowiązek zareagować. Czy miał żądać, żeby w Knesecie szopkę postawili? Nowy dokument wydany przez kardynała Fernandeza za aprobatą papieża Franciszka pozwala księżom błogosławić pary homoseksualne. Co pan na to? Wyżygać się można. Przechodzimy do kolejnego apostaty, czyli prezydenta Dudy, który właśnie z naszej kieszeni podatnika wyładował 500 milionów, słyszę, koncernom farmaceutycznym, które wykonują in vitro. Nie może pan odmówić zapłacenia części podatków, bo ja na in vitro płacił nie będę, gdyż jestem katolikiem i mi nie wolno. Dobra, ja już odbieram panu głos, bo już widzę, dlaczego pan zmierza.